Zakrzew, Bychawa i Wólka to trzy miejsca, w których organizowane są warsztaty Zasmakuj w tradycji. Wszystko za sprawą trzech lokalnych grup działania: Krainy wokół Lublina, Ziemi Kraśnickiej i Ziemi Biłgorajskiej. Zapraszamy. W Bychawie znajdujemy się w tej chwili nad zalewem. Zalew nazywa się Podzamcze. Są świeże ryby. Jest koło wędkarskie, które ma około 300 członków. Oprócz tego niedaleko są stawy hodowlane rybne, gdzie często zaopatruje się w świeże ryby, które są bezpośrednio poławiane i dostarczane do mnie. Podstawą to jest drzewo do wędzenia, czyli każde drzewo daje różny smak, różny kolor ryby. Następnie trzeba po prostu rybę dobrze osuszyć, żeby jej nie ugotować, tylko żeby to była ryba wędzona. W zależności od tego, jaką rybę wędzimy i jak chcemy ją uwędzić, czy na zimno, czy na gorąco, wtedy dobieramy do ryby odpowiednią temperaturę oraz długość wędzenia. Pstrąg, jeżeli jest w marynacie na dobę w ciągu 24 godzin, wystarczy go, żeby go dobrze uwędzić, w ciągu 2-2,5 godziny będzie dokładnie uwędzony. To jest, proszę Państwa, parzybroda. Taka śmieszna dość nazwa. Dlaczego to się nazywa parzybroda? Dlatego, że to jest takie pyszne, że tak się łapczywie je, że aż parzy po brodzie. Parzy w brodę, w dodatku jest gorące i pachnie kapustą. To jest kapusty, to jest? Tak, tu jest kapusta, ziemniaki, śmietana i skwareczki. Ideą warsztatów Zasmakuj w tradycji jest wykonywanie potraw z naszego regionu oraz potraw z regionów innych. Stąd dzisiaj na warsztatach robimy cebularz lubelski oraz naleśniki biszkoptowe z regionu mazowieckiego. Gospodynie do wykonywania potraw używają produktów, które same wyhodowały, wyprodukowały w swoich gospodarstwach. Dobrze się Państwu wydaje, to są naleśniki, ale taka rzadka odmiana naleśników, bo to są naleśniki mazowieckie. Czym się różnią naleśniki mazowieckie od tych, które dobrze znamy? Są bardzo bardziej puszyste, słodsze, grubsze. Ja w domu robię troszeczkę inaczej. Mam inny przepis, również podany z dziada, pradziada, że tak powiem, od mamy, od babci, ale myślę, że te są bardziej godne uwagi, dlatego że są właśnie po prostu lepsze. Czy z miodem można je podawać? Jak najbardziej. Dobrze, bardzo dobrze. Wie Pani dlaczego dobrze? Bo teraz przeniesiemy się do pasieki. Posiadam pasiekę zawodową 500 rodzin. Pasieka jest pasieką wędrowną. Przewozimy pszczoły na kwitnące łany rzepaku, maliny, następnie gryki, a w chwili obecnej pasieka jest na wrzosowiskach. Mamy bardzo dobre miody odmianowe. Mamy malinę jesienną, malinę letnią, gdzie w zasadzie w kraju tylko na Lubelszczyźnie można tą malinę jesienną czy malinę letnią, taki miód zakupić. Uwaga, uwaga, niesamowita historia. Przeciągamy linę, bo w gminie Zakrzew mieszkają, proszę Państwa, najsilniejsze kobiety w Polsce. Skąd Wy macie tyle pary w rękach? Z pracy w gospodarstwie. Chłopom byście dały radę? Myślę, że tak. Jesteśmy właśnie w Zakrzewie, niecałe 20 km od Bychawy, gdzie jak widać i zresztą czuć, w najlepsze trwają warsztaty Zasmakuj w tradycji. Dziś w menu kozibroda z mięsem i parowańce z malinami.
Cała para idzie w gwizdek, no bo w końcu robimy parowańce. Właśnie a propos pary, sporo par rąk pojawiło się na warsztatach Zasmakuj w Tradycji. Co takie spotkania dają lokalnej społeczności? Przede wszystkim integrują mieszkańców, jak również podtrzymują tradycje dawnych smaków, jak również jest to sposób na biznes dla lokalnej społeczności. One są oczywiście oparte na produktach własnych, więc myślę, to tym bardziej jest to zdrowa żywność. Proszę Państwa, najważniejsze składniki kozibrody to żeberka lub karkówka, kwaszona kapusta, ziemniaki, bulion i jakieś dwie łyżki smalcu do tego. Oczywiście najważniejsza jest zasmażka. To my tu kończymy kozibrodę z mięsem, a że mięso jest do tej potrawy niezwykle potrzebne, to zapraszam teraz na wizytę u wędliniarza. Zakrzew jest dla mnie szczególnie ważny, ponieważ są to piękne okolice. Jest tutaj mój rodzinny dom, właśnie to gospodarstwo, w którym teraz się znajdujemy. Bardzo lubię gotować, bardzo lubię wypiekać. Lubimy też z mężem i sąsiadami przygotowywać wędliny. Jest to kiełbasa wiejska, są to żeberka, boczek, wypiekamy pasztety. W małej wiejskiej wędzarni wędzimy drzewem wiśniowym, jabłoniowym, z drzew lub z innych drzew liściastych, tak jak to wędzili nasi dziadkowie dawnymi czasy. Chleb wypiekamy w tradycyjnym wiejskim piecu. Mi to przekazała babcia, mama, która wypiekała chleb. Sporządzamy je z mąki żytniej, częściowo pszennej. Troszeczkę tam dodajemy różne teraz dodatki dla urozmaicenia, jakieś ziarna. I pieczemy właśnie w tym tradycyjnym piecu. Używamy jeszcze zakwasu. Dzisiaj przygotowaliśmy takie tradycyjne wiejskie placki, które wypiekała moja mama. Używamy do tego trochę sera, mąki, jajko, śmietany i to zagniatamy według takich przekazywanych tradycyjnie przepisów i pieczemy na patelni. Projektem Zasmakuj w Tradycji przywędrowaliśmy do podlubelskiej Wólki, która słynie z tego, że w zamierzchłych czasach bywał tu m.in. Jan III Sobieski. Stąd znajdują się tu szlaki turystyczne imienia Sobieskiego, zapomnianych wzgórz i Doliny Ciemięgi. Ale Wólka to przede wszystkim kulinaria. Wedle uznania, jeżeli, bardzo, uznania, jeżeli tak? Robimy ten smak, ten aromat, no to dodajemy go więcej. Tak, ja bym dodał tutaj przynajmniej jeszcze drugie tyle, co no to dlatego wcześniej. Ja jeszcze dodaję jeszcze tyle. Na warsztatach robota w Rea ja Państwa zabieram do mini zoo. Pomysł na małe zoo wziął się stąd, że wszyscy lubimy zwierzątka. I zaczęło się od jednego konika, później kupiłem osiołka, później kolega mówi do mnie, weź sobie, mam daniele białe i tak się zaczęło. To się zaczęło tak niewinnie. Na dzisiaj jest około 400 zwierzątek, są to różne gatunki, jest około 35 gatunków, poczynając od kucyków, poprzez konie duże, wielbłąd, jelenie, daniele, kozy, miniaturki, kozy anglonubirskie, kozy mleczne, jest bydło szkockie galowej, są bażanty, kaczki, gęsi, strusie, jelenie, więc jest tych zwierząt bardzo, bardzo dużo, jak na takie prywatne zoo. Ileż to nowych, ale też i starych smaków można odkryć smakując w tradycji. Dzisiaj
coś wyjątkowego. To są moje dziecinne smaki. Ja wyrosłam na nich. Jest to barsz ogórkowy, który w tej chwili bardzo rzadko kto gotuje, który się jadło z tak zwaną mamałygą. Ja w tej chwili przygotowałam już nie mamałygę, a przygotowałam roladę ziemniaczaną. W waflu. Tak, w waflu. Ziemniaki gotowane z różnymi przyprawami. Pietruszka, koperek, może być jeszcze inne, mogą być zioła. Jak wulka to barszcz ogórkowy i rolada ziemniaczana w waflu. Na warsztatach kulinarnych w Wólce Lubelskiej nieźle w garach mieszamy. A jakie króluje dzisiaj menu? Dzisiaj łączymy dwa regiony, bo łączymy kuchnię łemkowską, której przedstawicielem jest właśnie ten war, który dzisiaj gotujemy. War jaki? War, ja nie właśnie mogę zapamiętać. Ja też. War z Komperiany. To jest kuchnia łemkowska i połączyliśmy ją z kuchnią akurat marzurską. War z Komperiany, jakie są składniki? Co to jest? Bo to kapuśniak taki zwykły, bez mięsa. Można by tak powiedzieć, tak? Kapuśniak wywodzi się później. W tym momencie w kuchni łemkowskiej, tam gdzie było troszeczkę uboższe jak gdyby regiony w mięso, robimy tylko z kapusty kiszonej, zioła i olej lniany. To co pani dzisiaj robi na warsztatach? Dzisiaj wyjątkowa potrawa. Farszynki mazurskie. I co to jest? Jak to się robi? Z ziemniaków prasujemy ugotowane ziemniaki. Później dodamy dwa jajeczka i mąkę ziemniaczaną. Zrobimy przepyszny farsz mięsny i mamy farszynki mazurskie. A jak to się ma w relacji tutaj do naszego regionu, właśnie tutaj do Wólki Lubelskiej? Jakie u was są potrawy? Myślę, że troszeczkę szerzej niż do Wólki możemy to odnieść do knedelków i do pys z nadzieniem mięsnym. To tu robimy farszynki, a my zajrzyjmy do Groty Solnej. Grota Solna w Wólce Lubelskiej mieści się przy trasie Lublin-Łęczna. Grota przeznaczona jest przede wszystkim dla osób cierpiących na schorzenia górnych dróg oddechowych i alergię. Stąd też odwiedzają nas dzieci, które mają skłonność do przeziębień, ale również do osoby dorosłe, które cierpią na przykład na zatoki. To w gruncie rodzaj inhalacji. Dzięki seansowi w Grocie Solnej organizm nasycamy mikroelementami. Grota została wybudowana z ponad 20 ton soli. Sól została sprowadzona z Morza Martwego z Izraela. Przy okazji wizyty w Grocie Solnej zapraszamy również do Altany z Ogrodem, w której organizujemy festyny i spotkania towarzyskie. Altana została wybudowana przy wsparciu finansowym lokalnej grupy działania Kraina wokół Lublina.